Gattuso, tak. No, tak. Czyli piłka może przejść, ale zawodnik nie. Dokładnie tak, zasada 3 razy P. Czyli? No, to pierwsze słowo jest niecenzuralne. Przypierdziel, przeproś, popraw. No, ty byłeś dobrym uczniem? Dobry byłeś, co? Ty byłeś dobry. No dobry, no co? A ile miałeś lat, jak zacząłeś trenować kosza? A nie, nie, to późno, z 17. Czyli to nie była szkoła podstawowa? Nie, zdecydowanie nie. A w szkole podstawowej w co grałeś? Szachy, tak jak wszyscy już wiedzą zresztą. Ja. Tak byśmy grali, nie? Okej, okay. Chcemy się przebiec, trochę spocieć. Najważniejsza część treningu i tak będzie z Dominą, żebyście się odbudowali fizycznie na poniedziałkowe spotkanie. Po raz pierwszy w życiu dam z góry. Tam, tak. W obydwu płaszczyznach, w takiej jak lubicie, a potem w takiej, nie? Ładnie nam się to wszystko pootwiera. Na przykład wasz kolega Marcel zaczął tak jak ja, a potem się zmienił. Pawła Kikowskiego. Z czego? I Jakuby Szenka. Dajemy. Dziękuję bardzo. Kuba Szenk też lubi. Można pójść tam i zobaczyć, co zrobił. Nie sądzę. Dobra. Masz to. Dzisiaj trening w szkole podstawowej. Kiedy ty miałeś ten? Kiedy zacząłeś grać w kosza? Ile to było lat? Ile lat temu? Nie, ile miałeś lat? Ile... No 20 lat temu. 20 lat temu? No 8. 8. A byłeś dobrym uczniem, czy było w szkole podstawowej zacząłeś grać, czy jak to w ogóle było? W szkole podstawowej, w drugiej klasie pierwszy raz poszedłem na trening. Przyszedł trener Kwaśniborski do mojej klasy i po prostu zapytał się, czy ktoś ma ochotę przyjść na zajęcia koszykówki. Czy nie było w czasie piłki, noże, siatków, tylko od razu koszykówki? Było i trochę judo, i trochę karate. Aha. I przez pierwsze 2 lata trenowałem i karate, i koszykówkę jednocześnie. Czyli byś powtórzył, trener się nazywał twój pierwszy trener? Kwaśniborski. Możesz go pozdrowić. Pozdrawiam, trenerze. Zdrówka dużo. Ja od kołyski zacząłem mieć kontakt z piłką, także nawet szczerze ci nie pamiętam, od dziecka chodziłem na mecze taty i tak jakoś automatycznie byłem zapisany na koszykówkę, też na inne dyscypliny, no ale najbardziej polubiłem tą koszykówkę i tak już zostało. A ulubiony przedmiot w podstawówce? No nie będę mówił WF, bo to będzie, wiesz, trochę śmiesznie. Lubiłem matematykę do pewnego momentu, jak jeszcze wszystko było łatwe i rozumiałem dosyć dużo rzeczy. 10. 10 to było w szkole podstawowej? W trzeciej klasie. Pamiętasz nazwisko swojego pierwszego trenera? Tam Jarosław Mosio. Możesz go pozdrowić. Pozdrawiam, trenerze Jarku. On cały czas śledzi moje poczynania, my jesteśmy w kontakcie, także... Okay. To nie jest prehistoria. A ulubiony przedmiot w podstawówce? Przyroda może. Jak? Przyroda. Przyroda? Ja takie podstawy koszykówki już miałem z Przemysławem Łońskim w szkole. No a później już takie... Znany twitterowicz. Tak, znany tak, twitterowicz. Tak, zgadza się. I chyba nominowany do bycia trenerem 3x3. Możesz pogratulować? Gratuluję, jak najbardziej, świetna sprawa. I co? I później zacząłem przygodę trenując z 2 lata starszymi, 91 rocznik. No i tak jakoś poszło. A czyli pierwszym trenerem był ten w Zastalu, pan Onufrowicz? Nie. Trener Onufrowicz był 93 rocznika trenerem, a 91 chyba Piotr Galant. Czyli ty byłeś młodszy? 2 lata. No byłem takim szczelem biegającym. Okay.
Okay. Ale miałem szacunek, bo mój starszy brat grał wtedy i gdzieś tam wiedzieli, że to jest młody matczak byłem gdzieś tam pod ochroną, młody matczak. Tak, byłem pod ochroną. Jakie wspomnienia ze szkoły podstawowej, gdzie się tu byłeś dobrym uczniem, czy raczej nie bardzo? Nie chciałbym na ten się chwalić, ale raczej byłem dobrym. Mareczku? Ja chciałbym się chwalić, byłem dobrym. Okay. Ulubiony przedmiot? Ulubiony przedmiot? Język angielski. Matematyka. Czy trener był dobrym uczniem? Wzorowym. Wzorowym? A ulubiony trenera przedmiot w szkole? Matematyka. Matematyka. A nazwisko pierwszego trenera, jak trener zaczął trenować w podstawówce? Pamięta trener? Aleksander Niszcz. Jeszcze tu, ostatni. Tak dalej. Trenerze, bo jesteśmy w podstawówce. Jakie tak. Wspomnienia z podstawówki? Od razu jest uśmiech, widzę. Bardzo dobre. Bardzo dobre? Bardzo dobre. Bardzo trener dobre. Był, jaka to była szkoła? Gdzieś na Brudnie? Szkoła podstawowa, tak, obok mojego bloku. 50 metrów od bloku, na Brudnie, na Targówku. A ulubiony przedmiot trenera w szkole? WF. WF. A drugi, myślę, że matematyka. Czyli brutto netto. Powiedzmy. Ulubiony przedmiot w szkole? No WF i przerwa oczywiście. WF i przerwa. Okej, a wszystkich pytam o pierwszego trenera koszykarskiego, bo to naturalnie trenerzy, koszykarze. U ciebie bo to nie była koszykówka. Nie. Ja raczej sportowo byłem uzdolniony, ale już w szkole podstawowej grałem w piłkę nożną. A pamiętasz tego takiego pierwszego WF-istę, który być może zaraził cię takim sportem, czy to po prostu z podwórka? Tak, był Jurek Górka, który też był pasjonatem koszykówki i wiem, że śledzi nasze poczynania, także go serdecznie pozdrawiam. Możesz go pozdrawić, ale mało kto wie, że ty byłeś zawodowym piłkarzem, czy takim... No, na poziomie trzeciej ligi kiedyś nie było tam ekstraklasy, tylko była pierwsza, druga, trzecia, więc w trzeciej lidze grałem. I tu zawsze wewnętrznie, zawsze jak chcemy wytłumaczyć, jakim byłeś zawodnikiem, to dajemy jaki przykład zawodnika? Gattuso, tak. No, tak. Dlatego, czyli piłka może przejść, ale zawodnik nie. Dokładnie tak, zasada 3 razy P. Czyli? No, pierwsze słowo jest niecenzuralne. Przypierdziel, przeproś, popraw.